Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Opowiedział im też przypowieść. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta. Niewidomy w znaczeniu biblijnym to ktoś nieświadomy swojego stanu wewnętrznego, swojej trudnej sytuacji duchowej i emocjonalnej. Nie widzieć wskazuje wprost na trwanie w ciemności, tej wewnętrznej, na trwanie w zniewoleniu. Samo oszukiwanie się, ale także grzechy, one prowadzą nas do ślepoty duchowej. Niesłuchanie Słowa Bożego, nieprzyjęcie Jego mentalności i wrażliwości, która tam jest zawarta, może prowadzić człowieka do wewnętrznej ślepoty. Człowiek duchowo niewidomy, nie będąc świadomy swojego stanu, może innych wprowadzić w to, w czym sam uczestniczy. Może on wprowadzić innych w stan zmąconego życia zmysłowego, uczuciowego, duchowego. My czasami wprowadzamy innych w nasz wewnętrzny czyściec, a nawet ośmielę się powiedzieć, w nasze traumatyczne, bolesne piekło, które w nas jest. Człowiek niewidomy wewnętrznie nie jest skuteczny w swoich postanowieniach, w zamiarach czy też wyborach. Brak widzenia siebie w prawdzie sprawia, że decyzje człowieka mogą iść po linii nieprawdy, a ona zawsze prowadzi do przegranej. Różne niepowodzenia człowieka mają swoje źródło w ślepocie wewnętrznej, której bardzo często osoby zainteresowane nie są po prostu świadome. Co oznacza nie widzieć? To znaczy, że serce pewnych spraw nie rozumie, nie jest świadome, nie odczuwa, nie jest na pewne rzeczywistości wrażliwe, nie przyjmuje ich, odrzuca to, co dobre, a przyjmuje wewnętrznie pójście złą drogą. To trzymanie się w większym stopniu w życiu religijnym przepisów prawa, zasad ustalonych przez ludzi, niż tego, do czego Bóg nas zobowiązał. Niewidzenie wewnętrzne sprawia, że człowiek dostrzega u innych słabości, a nie widzi u siebie tego, co pogrąża jego życie. Gdy ktoś atakuje drugiego za jego małe uchybienia, czyniąc go niejako winnym piekła ognistego, to może oznaczać, że nie radzi sobie z poważnymi problemami, które go wewnętrznie osaczyły. Niejednokrotnie człowiek nie chce dostrzec u siebie tego, co go niszczy. Dlatego przejawia ogromną chęć pomagania innym w rugowaniu ich zaniedbań.
pomimo że nie jest o to proszony. Nie można dobrze żyć, nie będąc szczerym przed sobą, a tym samym szczerym przed Bogiem. Szczerość jest spowodowana spotkaniem prawdy i rozsmakowaniem się w niej. Jest to akt, w czasie którego człowiek wyrzuca z siebie to, co uniemożliwia mu kontakt z własnym wnętrzem, z sercem, z uczuciami, z sumieniem. Przychodzi taki czas, kiedy powinniśmy zdecydowanie powiedzieć: chcę być szczerym.